rozmawiałem po pierwszym sparingu, po meczu z Rapidem Bukareszt. Panie trenerze, jak trener podsumuje to dzisiejsze spotkanie? Patrząc na boisko, na pewno wartościowy mecz, bo w dobrych warunkach rozegrany, trochę rotacji w składzie, no na pewno spory materiał do analizy. Tak, bardzo dobre warunki, niezły przeciwnik, ogólnie dobry mecz, no szkoda, rozczarowujący wynik, bo mając tyle sytuacji, przegrywamy 2-1, no ale tak jak powiedziałeś, no dużo zmian, dużo młodzieży i stąd też wynik, no i weryfikacja pewnych też zawodników już na początku, no każdy walczy też o swoje i musi dawać tu sygnały, że możemy na konkretnego zawodnika liczyć i to jest pod tym kątem na pewno taki sparing mocno wartościowy. Trenerze, czy ten pierwszy sparing, który zawsze się rozgrywa w okresie przygotowawczym, czy on jest bardziej takim meczem, z którego już można wyciągać duże wnioski, jakieś takie taktyczno-indywidualne, też zespołowe, czy to jest bardziej takie wprowadzenie do tych kolejnych sparingów, które drużyna rozegra w następnych tygodniach, bardziej takie, jeśli chodzi o fizyczność, o takie wdrożenie się, czucie piłki, jak to wygląda tak z perspektywy też trochę zawodników? Nie ma żadnego wdrożenia, bo tutaj my pracujemy ciągle i nie mamy się w co wdrażać, no bo w co mielibyśmy się wdrażać, po prostu teraz pracujemy więcej i tych zajęć jest więcej, jest na pewno trochę zmęczenie, ale to po to jest to zgrupowanie, my się do niczego nie wdrażamy, bo my zawsze robimy to samo i nie inaczej jest teraz i dlatego kto ma pojęcie i wiedzę na temat piłki nożnej, to jakieś wnioski na pewno może wyciągnąć. Trenerze, jeszcze dwie personalne takie pytania o dwa personalia. Wrócił Igor Sapała, to jest powrót tak naprawdę od września i dzisiaj Igor już te kilkadziesiąt minut dostał. Jeszcze jest też drugi ze środkowych pomocników, czyli Szymon Czysz, to jest pierwszy nowy nabytek. Jakby trener skomentował tę sytuację. Jest też Marcin Cebula, tak naprawdę wracając, to można powiedzieć, że to trzeci zawodnik, którego mogliśmy dzisiaj oglądać. Myślę, że z tych dwóch zawodników, którzy wracają i też z tego nowego transferu, który może być pewnie zadowolony, bo rozszerza nam możliwości takie kadrowe. Tak, dokładnie tak. Rozszerza możliwości, ale też ta trójka zagrała niezły mecz. Jak na taką przerwę i Czyżu jak na pierwszy mecz po trzech dniach pobytu z nami też zaprezentował się nieźle, także to właśnie rokuje dobrze na przyszłość, że będziemy mieli większą rywalizację, bo kilku zawodników dzisiaj nie wystąpiło, więc na pewno to też było dzisiaj widoczne w tej drugiej połowie. Dziękuję, trenerze. Dziękuję.